Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy 28 wtorek. Ja się mam wolne. Opuszczamy miasto i jedziemy do domku na wieś. Pokażę Wam trochę prawdziwej zimy. Okej, kochani, ustawienie średnie telefonu, ale na tą chwilę nie jestem w stanie nic lepszego tutaj wymyślić, bo urwał mi się ten uchwyt. Te uchwyty niestety nie trzymają zbyt długo. Jadę, słuchajcie, do domku pod lasem. Tak jak Wam mówiłam, mamy dzisiaj 28 grudnia. Ja dzisiaj, jest wtorek, ja dzisiaj mam wolne, jutro dopiero idę do pracy. Mamy teraz chyba minus 5. A napiszcie, słuchajcie, jakie są temperatury u Was. Ale na pewno też u Was jest mróz. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała dalej droga, bo na razie jest tutaj dość ok, w sensie, że droga jest czarna, wiecie, rozjeżdżona od samochodów, no ale wiecie, to nie jest jakoś tam daleko, ale to są drogi przez lasy, więc mam nadzieję, że sobie po prostu dojadę bez problemów. Zobaczcie, jaki widok. Więc jedziemy, słuchajcie, do domku pod lasem. Zobaczymy, jak tam wygląda zima, bo tam zawsze zima wygląda groźniej. No ale ja, słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi o samochód, nie powinnam się, świeci strasznie słońce, nie powinnam się niczego obawiać. Przed sezonem zakupiłam opony zimowe, nowe, więc właśnie po to, żeby bez problemu móc sobie jeździć tutaj zimą, więc mam nowiutkie opony zimowe zakupione. Tak wygląda droga w lesie. No tutaj jeżdżą ludzie do pracy, także to jest asfalt, to nie jest jakaś tam polna droga w lesie. Zresztą pokazywałam Wam, poczekajcie, muszę zwolnić, bo tu są takie progi, żeby za szybko nie jechać. Zresztą pokazywałam Wam nieraz tą drogę latem, ale zobaczymy, jak będzie później, jak już będę skręcać do siebie. Także jedziemy. Dobra, ja się teraz skupiam na drodze. A zobaczcie, tutaj jest droga. Tutaj jest nasze pole i płotek drewniany, który widzicie latem. Zazwyczaj tutaj zbieram kwiaty latem na tej skarpie. Więc jedziemy. Mam nadzieję, że dojadę. Thank you.
muszę, słuchajcie, sobie ośnieżyć, żeby sobie samochodem tutaj zawrócić. Zobaczcie, taki śnieg. Bo tutaj na ten śnieg nie wjadę, bo bym się zakopała i bym nie wyjechała już. O, zobaczcie, jaka zima. O, właśnie tam muszę sobie ten śnieg wsunąć, wtedy sobie tam po prostu wykręcę samochodem. Pójdziemy zobaczyć do pola kukurydzy. Jak wygląda zimą. O, zobaczcie, jakie ślady od zwierząt. I zobaczcie, ta droga, którą wam pokazuję często latem. Tam jest domek. O, tak wygląda zimą. Piękne zimowe krajobrazy. A tu pole kukurydzy. Muszę wam w ogóle... może w tym filmiku wam wstawię, bo nagrywałam to pole kukurydzy tak naprawdę od wiosny, jak ona była malutka, jak rosła, jak wyglądała latem. I teraz, słuchajcie, nagram to pole zimą, więc to będzie takie fajne porównanie, jak tutaj okolica wygląda w każdej porze roku. Nie miałam czasu, słuchajcie, żeby przyjechać i nagrać, jak już ją ścieli. No, natomiast nagram wam teraz zimą. Pięknie to wygląda. Zobaczcie, jakie niebo śliczne. O, i tutaj latem te drzewka, które tutaj tworzą taki jakby tunel zielony. Zobaczcie, stoją bez liści tutaj osika, która szeleści latem tymi listkami, totalnie bezlistna. No a tutaj naokoło są sosenki nasze, więc wiadomo, sosna, tutaj wierzby, sosny, wiadomo, szumią. Ale powiem wam, że ten śnieg jest taki sypki. Nie dałoby się ulepić z niego bałwana, ale też bardzo dobrze się go odśnieża, bo nie jest taki, wiecie, zmrożony, zbity. Więc ja idę dalej odśnieżać. Życzcie mi powodzenia, żebym się samochodem tutaj nie zakopała, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, jedziemy z tym koksem. Thank you.
tutaj muszę Wam pokazać karmik dla bażantów. One przychodzą tutaj w zimie, mieszkają sobie tam w tej dolinie, a tutaj mają jedzonko, zobaczcie. Mają pszenicę i mają kolby kukurydzy i one właśnie lubią sobie wydziobywać te kolby, dlatego mają tutaj położone. No zobaczcie, tutaj one mieszkają tam właśnie na dole w tej dolinie i tutaj zobaczcie, jeszcze są nawet ślady, widzicie? I tam sobie wynoszą te kolby, bo są już całe, zobaczcie ile tam tych kolb leży, wydziobanych całych. No więc tak, dobra, teraz jeszcze słuchajcie, przejdziemy się tamtą, tam już byliśmy, tam jest pole kukurydzy, tu odśnieżałam. Tutaj mamy lampeczki na płocie, które kupiłam rok temu. Ale jest taki mega długaśny sznur, więc one wieczorem się świecą. O, zobaczcie, zaśnieżone juki. Tutaj dzika róża. O, tak Wam pokażę. O, nawet słuchajcie, ma owoce. Zapas drewna. Trampolina nasza. Zrzucę z niej ten śnieg chyba, wiecie? Ślady jakiegoś zwierza. O, tutaj właśnie latem nagrywałam różne filmiki, jak zbierałam kwiaty do mojego zielnika. O, a teraz wszystko, zobaczcie, w śnieżku jest. Dobra, idziemy za dom. Do ogródka. Krzaczki aroni. Szklarenki puste. O. O. Kocham ten dom. Kocham to miejsce. Naprawdę kocham.